My niżej podpisani, Władysław, syn Zygmunta z rodu Wazów, z Bożej łaski król polski, wielki książę litewski, ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki, inflancki, smoleński, siewierski, czernichowski oraz Michał, syn Fiodora z rodu Romanow, władca Wszechrusi. Pokój wieczysty tu w Polanowie podpisujemy. Do Rzeczypospolitej ziemia smoleńska, siewierska i czernichowska przyłączona ma zostać. Za kwotę 20 tysięcy rubli król Władysław z tytułu do tronu carskiego zrzec się ma. Obydwie strony jeńcami wymienić się mają, a kupcy swobodnie między państwami poruszać się mogą. Podpisano Anno Domini 1634.